Selim oferuje Kumri przedstawienie jej rodzicom. Dogan postanawia rozwiązać problem z Handenem i Selimem bez wiedzy Kumri. Co zrobi Dogan? Zobaczcie, co będzie się działo w 459 odcinek serialu Zakazany Owoc. Będzie można obejrzeć poniedziałek 6 maja 2024 roku. Zostanie on wyemitowany na stacji TVP2 o godzinie 17:15, w 458 odcinek serialu Zakazany Owoc. Yildiz i Ender szpiegują Julię, aby dowiedzieć się, czy jest coś między nią a Doganem. Co odkryją? Gdy Dogan bada, kim jest Selim, otrzymuje przerażające wieści, w skrócie co dzieje się w 459. Odcinek serialu Zakazany Owoc. Zajneb nie mówi Engin'owi, że chce rozwodu, Emir mówi Yildiz, że jest zakochany i chce się z nią skonsultować. Jak zareaguje Yildiz, gdy dowie się, w której dziewczynie zakochał się Emir? Selim oferuje Kumri przedstawienie jej rodzicom. Dogan postanawia rozwiązać problem z Handenem i Selimem bez wiedzy Kumri. Co zrobi Dogan? Yildiz chce włamać się na profil Julii na portalach społecznościowych i w tym celu wymyśla martwego Sedai. Zajneb dziękuje Engin'owi za kolację i przyznaje, że jest jedną z najmilszych i najbardziej naiwnych osób, jakie zna. Engin uważa, że dobrzy ludzie nie są najbardziej kochani, a kobiety w ogóle nie lubią dobrych i naiwnych mężczyzn, a większość z nich zakochuje się w kimś, kto je skrzywdzi. Zajneb pyta Engina, czym według niego jest miłość. Odpowiada, że jego zdaniem jest spokój, nie powinno być skandali i kłótni. Bo to nie dla niego, a jeśli tak, to lepiej, żeby go zostawiono w spokoju. Zajneb mówi mu, że jest rzadką osobą, bo po otrzymaniu tak ogromnej fortuny nie zachowuje się arogancko. Engin uważa, że nie można zachowywać się arogancko z powodu pieniędzy, których nie zarobił, a dziś może je mieć, ale nie jutro. Ender mówi bratu, że jest pewna, że coś jest na rzeczy, bo ktoś zadzwonił do Dogana, a on przez chwilę się martwi i blednie. Ender jest pewien, że Julia zadzwoniła do Dogana w jakiejś złej sprawie. Kaner pyta siostrę, czy Julia nie zauważyła, że byli na farmie. Ender jej nie wierzy, bo Julia wyglądała głupio. Byłoby miło, gdybym miał zdjęcie Dogana i Julii do wykorzystania w sądzie. Będę udawać, że Dogan mnie zdradza. Jak, Dogan już cię zdradza? Wtedy Dogan za to zapłaci, bo nikt nie może zrobić ze mnie głupka. Emir mówi Yildiz, że jest zakochany i chce się z nią skonsultować. Yildiz pyta Emira, czy dziewczyna go lubi. Emir myśli, że ona też go lubi, jednak pojawia się mały problem, ponieważ jest prawą ręką Julii. Co? Czy tak długo czekał i opierał się o prawą rękę Julii? Ale co mogę ci powiedzieć, jeśli jesteś zakochany, działaj. Emir dzwoni do Tusza, prawej ręki Julii, i umawiają się w wiosce na kawę. Julia widzi uśmiechniętego radośnie Tuchę i pyta ją, co się stało.
Tuche przypomina jej trzech mężczyzn, którzy kilka dni temu szukali pracy i jeden z nich, którego lubi, zaprosił ją na kawę. Julia mówi Tuszowi, że miłość to dobra rzecz. Rano Handan pyta Zainab, czy wczoraj wieczorem nie mieli gości, bo kiedy wróciła do domu, zobaczyła świece. Zainab mówi, że jedli kolację sami z Enginem, bo normalne pary jedzą razem, rozmawiają. Handan odpowiada, że ona i jej brat nie byli normalną parą. Zainab sugeruje Handanowi, że jeśli nie wierzy, powinien zapytać brata. Próbujesz obrócić tatusia na małym palcu, wydać mu rozkazy, ale ja ci nie pozwolę. Dogan uważa, że musi rozwiązać problem z Handanem i Selimem tak, aby Kumri nie wiedział, dlaczego, jeśli jego córka się dowie, załamie się i nie będzie mógł stracić córki. Dogan każe Med zapomnieć o tym, co widział wczoraj wieczorem, a jeśli coś usłyszy, pociągnie go do odpowiedzialności. Med obiecuje, że nikomu nic nie powie. Dogan dzwoni do Handan i zaprasza ją, aby przyszła do jego firmy. Handan jest szczęśliwa, że wczoraj wieczorem przypomniała Selimowi o sobie i teraz czeka na rozmowę, ponieważ Selim jest nieśmiały, a Dogan zadzwonił do niej jakiś czas temu. Zastanawia się, czy ma to coś wspólnego z Kumri, ponieważ Dogan mówił całkiem poważnie. Selim jest zły, że pozwolił, aby ostatnia noc wydarzyła się między nim a Handanem. Selim dzwoni do Ezgi, Kumri, który jest obecnie masowany. Prosi masażystkę, żeby zobaczyła, kto jej szuka. Kobieta mówi, że jesteś kimś Selim. Kumri natychmiast podnosi słuchawkę. Selim pyta Kumri, czy zgadza się, że chce ją przedstawić rodzicom, którzy dziś wieczorem wrócili z zagranicy. Ezgi, Kumri zgadza się. Po zakończonej rozmowie z Selimem masażystka pyta Kumri, czy to nowa miłość, bo nigdy nie widziała jej w takim stanie. Kumri odpowiada, że coś takiego. Kobieta mówi, że matka Selima to jej stara klientka i nie chce jej straszyć, ale to okropna kobieta, tak szalona, że wydaje jej się, że wszystko stworzyła. Yildiz mówi matce, że zamierzała włamać się na profil Julii i dzielić się w jej imieniu głupotami, żeby wiedziała, jakie ma kontakty i kim są znajomi Julii. Handan idzie do Dogana i mówi mu, że jest dość zaskoczona, gdy słyszy, że chce z nią porozmawiać i pyta, czy jest jakiś problem z Kumri. Dogan zastanawia się, czy rozmawiają i czy Kumri opowiada jej o swoim życiu osobistym i czy w jej życiu jest mężczyzna. Handan jest przekonany, że w życiu Kumri nie ma mężczyzny. Dogan sugeruje, aby Handan pojechał do Londynu i prowadził tam swoją firmę, ponieważ menadżerka londyńskiej firmy urodziła dziecko i będzie nieobecna przez 6 miesięcy. Dogan oferuje Handanowi dom w Londynie, osobistego kierowcę i fajny samochód oraz wysoką pensję. Więc chcesz mnie odesłać? Nie zrozumiałem cię, ale zrozumiałem cię. Dogan, dlaczego chcesz się mnie pozbyć? To pilne, jutro musisz wyjechać, a kobieta ma urlop macierzyński na 6 miesięcy, a jeśli chcesz, możesz po tym wrócić.
Zgadzam się, a mimo to tęsknię za Londynem. Yildiz wykonała makijaż Sedai tak martwy, że Aizel pomyślał nawet, że przytula bukiet. Yildiz robi to, aby móc wysłać Julii wiadomość z linkiem pomocy, dzięki czemu gdy Julia kliknie link, wynajęty przez Yildiz haker będzie mógł włamać się na jej konto. Rozumiemy, że kontem Julii zarządza Tuche i kiedy przychodzi wiadomość, Tuche jest z Emirem na kawie we wsi. Tuche pokazuje Emirowi wiadomość ze zdjęciem Sedai i mówi mu, że wiadomość jest ewidentnie fałszywa i że dostaje wiele podobnych. Emir zapewnia ją, że jest to bardzo znana osoba, bo widział, jak rozmawiali o nim w telewizji i uważa, że powinni mu pomóc. Tuche zgadza się z Emirem.